zgodnie z poniedziałkową analizą, tak jak Wam mówiłem, zobaczyliśmy spadki na rynku kryptowalut. Czego możemy się spodziewać w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach? Aktualna analiza dla Bitcoina i Ethereum. Cześć, z tej strony Łukasz. Witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. W dzisiejszym materiale, jak co środę, zobaczymy sobie, jak wygląda aktualna sytuacja dla Bitcoina i Ethereum. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Za chwilę przejdziemy przed ekran komputera, zobaczymy sobie, jak wygląda aktualna sytuacja. Także lecimy z tematem. I tak jak mówiłem w poprzedniej analizie, zobaczyliśmy potężne spadki na Bitcoinie i jeszcze potężniejsze spadki na altcoinach. Pytanie, czy te spadki oznaczają koniec hossy, pęknięcie bańki, czy jest to standardowa korekta w cyklu Bitcoina oraz w aktualnej hossie. Czy jest powód, aby się bać o swoje kryptowaluty, o swoje portfolio? O tym porozmawiamy sobie właśnie również w tym materiale. Historycznie były to największe spadki, jeżeli patrzymy na odpływ kapitału i na spadek pod kątem spadków w dolarach, ponieważ mieliśmy spadek o ponad 13 tysięcy dolarów, czego nie miało miejsca jeszcze w historii Bitcoina. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy na wykres i zobaczymy procentowy spadek Bitcoina w stosunku do wzrostów, jakie mieliśmy, jest to zaledwie 23%, czyli standardowa korekta na rynku kryptowalut, na rynku Bitcoina. Zobaczymy to sobie również w perspektywie ostatnich kilku lat i ostatniej hossy, która miała miejsce na przełomie 2016-2018 roku. Czy jest to koniec spadków? O tym również porozmawiamy sobie za chwilkę, powiem Wam, w jaki sposób ja to widzę. Natomiast wróćmy do początku. W poprzedniej analizie mówiłem Wam o tej strefie, która trzymała nas lokalnie na wzrosty kilkukrotnie, gdzie kilkukrotnie również pokazywałem Wam momenty wejścia, z których ja korzystałem, z których korzystali moi partnerzy edukacyjni. Co mam na myśli, mówiąc moi partnerzy edukacyjni? Są to osoby, które razem ze mną uczą się na forum edukacyjnym o kryptowalutach Mr. Porada, o którym możecie przeczytać na mojej stronie łukaszpacholski.pl, gdzie możecie nauczyć się tej strategii, którą Wam właśnie pokazuję na moich filmach, w moich analizach, czyli jak widzicie, niezwykle skuteczna strategia. Dodatkowo macie możliwość korzystania z sygnałów na wzrosty i spadki kryptowalut. Gramy na giełdzie Bybit, ja osobiście gram na giełdzie Bybit, gram również na giełdzie Binance, do której link znajdziecie w opisie również pod tym materiałem, gdzie możemy grać na wzrosty i spadki oraz mamy możliwość kupowania zdecydowanie największej ilości altcoinów i kryptowalut, które są dostępne na rynku. O skuteczności moich analiz oraz sygnałów dostępnych na forum rozmawiamy w każdą niedzielę, więc możecie się cofnąć do poprzedniego materiału, zobaczyć, jak to wyglądało w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu, a w niedzielę najbliższą widzimy się w podsumowaniu właśnie tego tygodnia. Także po więcej informacji zapraszam Was na moją stronę, jeżeli to Was interesuje. Teraz przejdźmy już sobie do samej analizy. Mówiłem Wam o tym, że jeżeli cena tutaj nie zatrzyma się i zobaczymy wybicie tej strefy, zobaczymy właśnie kolejne spadki. Wyznaczyłem Wam kolejne poziomy, których ja się spodziewam i mieliśmy jeszcze mocniejsze spadki. Pierwszym poziomem było 53 tysiące dolarów. To był pierwszy take profit również z mojego pomysłu na trade. My zagrywaliśmy te spadki z poziomu 56 tysięcy dolarów i to będziecie mogli zobaczyć w niedzielę, kiedy wrzucę już podsumowanie właśnie tych moich pomysłów na trade oraz moich analiz dostępnych tylko i wyłącznie dla moich partnerów edukacyjnych, ponieważ na forum dostają informacje od naszych traderów, a dodatkowo ode mnie mają ekstra analizy oraz moje pomysły na trade. Kolejnym poziomem było 52 tysiące dolarów i zobaczmy, że cena bardzo mocnym impulsem to wybiła. Natomiast wspominałem Wam również, że kolejny poziom to są okolice 49 tysięcy dolarów według właśnie strategii naszego forum i tutaj ta strefa, która trzyma nas wzrostowo dalej od marca, to znaczy to jest to zakres korekcji marcowej. I widzimy właśnie, że mieliśmy idealne wybicie z tej strefy, mało tego, cena doszła idealnie, zobaczcie, tutaj zaznaczyłem, do linii trendu wzrostowego, którą wcześniej Wam rysowałem już kilka tygodni temu w styczniu. Mówiłem właśnie o tych przebiciach, wybiciach, o tym, że zobaczymy kolejne nowe ATH po wybiciu właśnie i po powrocie ceny powyżej tej linii trendu, kiedy tutaj spadliśmy poniżej 30 tysięcy dolarów. Także wszystko to opierało się właśnie między innymi o tą linię trendu i tą strefę, którą tutaj
wyznaczyłem. Także jeżeli chodzi o aktualną sytuację, do tego za chwilkę sobie przejdziemy i omówimy szczegółowo. Najpierw sobie tutaj ten wykres troszeczkę posprzątam, wyczyszczę. Zostawiłem go specjalnie dla Was, mimo tego, że utrudnia mi swoją analizę, ale chcę wracać do tego, co było wcześniej w analizach, aby pokazać Wam, co się wydarzyło i czy to miało ręce i nogi, czy moja analiza miała sens. Jak widzicie, sprawdziło się to idealnie. Wybicie strefy skutkowało spadkami. Spadkami do pierwszej strefy, tutaj była negacja i wybicie. Tutaj również zaliczyliśmy stop lossa, ale ten stop loss nie był tak stratny jak ten spadek i wejście z tych poziomów, bo naprawdę, jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie czy na Facebooku, to widzicie w relacjach, jak moi partnerzy właśnie z moich analiz zarobili gruby hajs, właśnie korzystając z tego, o czym mówiłem. Zobaczmy sobie najpierw historycznie 2017 rok, a potem przejdziemy do aktualnej sytuacji dla Bitcoina. Jeżeli sobie zobaczymy właśnie ten wykres, mamy tutaj wykres giełdy Binance na interwale jednodniowym, to podczas tej hossy z 2017, która skończyła się w 2018 roku, mieliśmy kilkukrotnie również spadki rzędu 20-30%. I zobaczcie, pierwsza korekta, był to spadek o 16%. Kolejna korekta, był to już spadek troszeczkę większy, widzimy 32%. Kolejna korekta, spadek o 23%. Kolejna korekta, spadek o prawie 30%. Także jak widzimy, te korekty 20-30% są czymś normalnym, czymś, co na rynku się zdarza. Oczywiście patrząc z perspektywy dolarów, jeżeli ktoś wchodził na górce przy 50-60 tysiącach dolarów za Bitcoina i kupił całego Bitcoina, no to zobaczył naprawdę przerażające wyniki na swoim portfolio i tutaj mogła dać się panika i sprzedaż. Właśnie tak to jest, jeżeli inwestuje się na rynku kryptowalut, na każdym rynku, nieważne czy to rynek kryptowalut, czy rynek forex, czy złoto, czy cokolwiek innego, jakieś inne aktywa, czy akcje, jeżeli widzimy spadki naszego portfolio, możemy się po prostu przerazić, jeżeli nie wiemy, jak ten rynek działa. Dlatego tak ważna jest edukacja i nieprzypadkowo inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki. Ten slogan znajduje się właśnie na mojej stronie, ponieważ jak widzicie po moich relacjach na Instagramie łukaszpachowski.pl, tak samo jak nazwa mojej strony, możecie zaobserwować, jakie wyniki robię ja, jakie wyniki robią moi partnerzy właśnie dzięki temu, że mamy odpowiednią wiedzę. Oczywiście wciąż jeszcze wiele nauki przed nami, ja również zagłębiam się dalej, jeżeli chodzi o samą analizę, o możliwości robienia tych analiz i sprawdzam dla siebie różne czynniki oraz również zaczynam edukować się pod kątem tutaj badania rynku ze strony samego blockchaina i również to w najbliższym czasie będzie się pokazywało na moim kanale. Także jak widzicie, te analizy mają sens, wystarczy wiedzieć, co robić. I powiem Wam, co ja robiłem w tym momencie, kiedy zaczęliśmy spadać. Oprócz tego, że zagrywałem na te spadki, zagrywaliśmy również na wzrosty. Dodatkowo, jeżeli chodzi o moje portfolio, dokupywałem swoje kryptowaluty, które sprzedawałem tutaj praktycznie na górce. Tak samo altcoiny sprzedałem z zyskiem i odkupiłem przy niższych poziomach, dzięki czemu mam w tym momencie więcej swoich altcoinów niż miałem tutaj na górce, ponieważ widziałem możliwość tych spadków i w ten sposób zabezpieczyłem swój portfel. Wy również dostaliście tą informację zanim to się wydarzyło i ciekaw jestem, kto z Was z tego dla siebie skorzystał. Ok, jeżeli chodzi o aktualną sytuację na Bitcoinie, tutaj mieliśmy fajny retest tej linii trendu. Zobaczcie, że cena wybiła, wróciła, znowu nam przetestowała ten kanał, który tutaj sobie już później wyrysowałem po tym dołku, ponieważ miałem odniesienie do tego kanału, został przetestowany. Mieliśmy jeszcze jeden spadek i aktualnie co widzimy, to cena wybiła nam w tym momencie linię trendu spadkowego. Spodziewałbym się właśnie dojścia w pierwszej kolejności do okolic 52 tysięcy, gdzie możemy mieć właśnie opór w tym momencie dla ceny. Tutaj mieliśmy te wcześniejsze szczyty, widzimy, że cena też tutaj się zatrzymywała, więc może być to opór dla ceny, ale ważniejszym poziomem dla mnie będzie 53300, czyli 61% zniesienia Fibonacciego. Ja również w swoim tradingu używam zniesienia Fibonacciego. Być może zrobię Wam kiedyś na ten temat szkolenie. To widzimy, że właśnie tutaj jest 53%. A, właśnie, poczekajcie, jeszcze jedna rzecz. Pamiętajcie, że w piątek w najbliższym materiale porozmawiamy na temat altcoinów, analiz wybranych przez Was. A powiem Wam, że te analizy, które zrobiłem,
dla Was w zeszłym tygodniu dały naprawdę już w tym momencie niesamowite uśrednienia swoich pozycji lub możliwość kupna bardzo dobrych altcoinów, o których rozmawialiśmy właśnie w piątek. Więc piszcie w komentarzach, jakiego alta chcielibyście zobaczyć w najbliższy piątek, w najbliższym materiale z Crypto Info Newsów oraz analizy altcoinów wybranych przez Was. Ok, wracając do Bitcoina. Zaznaczyłem sobie tutaj niebieskie takie poziomy. Są to poziomy związane z moją strategią Smart Money, gdzie ja będę w przyszłości wyszukiwał wejścia właśnie na tych poziomach. Dlaczego? Ponieważ są to poziomy manipulacji, a banki i instytucje grają właśnie tą samą strategią, którą ja gram. To znaczy ja gram tą samą strategią, którą oni grają, ponieważ oni byli na tym rynku pierwsi ode mnie i ja nauczyłem się tej strategii na rynku Forex i przeniosłem to na rynek kryptowalut. Stąd niejednokrotnie możecie zobaczyć, jakie perfekcyjne wejścia wyznaczam w swoich pozycjach, a być może jeszcze teraz będziecie mogli zobaczyć na moim Instagramie, jak wczoraj wyznaczyłem wejście z dokładnością co do 1 dolara na Ethereum, gdzie wszedłem w pozycję na poziomie 1352 dolarów, a Ethereum spadł do 1351. Skąd to wiedziałem? No właśnie. Edukacja, która płaci. Wróćmy do tematu. Spodziewam się właśnie tutaj reakcji, być może większej na tym poziomie i wtedy zejście właśnie do tych stref, które tutaj już mam wyznaczone i one oczekują. Mamy tutaj również lokalną manipulację na poziomie 48900 na interwale jednogodzinnym, a z zakresu korekty forum Mister Porady, strategii Mister Porady, tutaj mamy w tym momencie strefę trzymającą jeszcze nas przed ewentualnymi dalszymi spadkami. Wybicie tego poziomu oznacza dla mnie spadki do poziomu 43000, 42000, przetestowanie ewentualnie ostatniego ATH i jeszcze poziom 40930. To jest strefa, gdzie ja będę szukał swoich pozycji na wzrosty po wybiciu ostatniego dołka, czyli 44850 dolarów. Wybicie tego mamy do wypełnienia imbalans, o którym mówiłem Wam już w poprzednich materiałach, na poziomie 49640 i wtedy moglibyśmy zobaczyć coś takiego, cena sobie tutaj zejdzie, szpila, powrót i zaczynamy kolejny ruch wzrostowy. To jest oczywiście w tym momencie spekulacja, natomiast ja tego mogę się spodziewać i dlatego tutaj już jestem ustawiony, jeżeli chodzi o swoje pozycje. Oczywiście pamiętajcie, że to, co słyszycie, to nie są porady inwestycyjne, ponieważ ja jestem zwykłym pacholskim i mogę się oczywiście mylić. To są tylko moje wyłącznie spostrzeżenia na temat rynku kryptowalut. Ja nie jestem doradcą finansowym, ani zawodowym traderem. Ok, to jest pierwszy poziom, gdzie będę się spodziewał właśnie reakcji i zatrzymania ceny. Wybicie i brak reakcji na tych poziomach. Kolejny poziom imbalans interwału jednodniowego właśnie 55620 i tu będę spodziewał się ruchu i to jest poziom, skąd możemy zobaczyć dalsze spadki, ale oczywiście będziemy wtedy czekali i szukali kolejnych potwierdzeń. Dalej ta strefa nas trzyma wzrostowo z interwału jednodniowego. Możemy również z tej strefy zobaczyć lekkie zejście i kontynuację, ale o tym dokładnie, o tej opcji porozmawiamy sobie, jeżeli zobaczę reakcję na poziomie 53000, ponieważ wtedy potencjalnie może nam się utworzyć układ harmoniczny Gartleya, który sugerowałby dalsze spadki, a przynajmniej chwilowe spadki na Bitcoinie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o Bitcoina, także wiecie, czego ja się spodziewam. Natomiast jeżeli chodzi o Ethereum, tutaj mam również dla Was, o właśnie, w tym momencie widzę, że moja analiza dla moich partnerów z wczoraj zaliczyła take profit drugi, także zarąbiście mamy kolejny poziom realizacji zysków zaksięgowany, a tak jak wspomniałem, w relacji możecie zobaczyć, jak na tej analizie mojej już zarobili moi partnerzy, a zarobili gruby hajs. Ok, poprzednia analiza, widzieliśmy wybicie strefy, znaczy wybicie, odbicie od strefy z zakresu korekty, takiej mniejszej korekty, którą tutaj prowadziliśmy i zobaczmy sobie z interwału większego, tutaj również pousuwam kilka rzeczy, tylko Wam pokażę, co tutaj się działo. Mieliśmy ten kanał wzrostowy i gdzie cena nam tutaj się trzyma. Widzimy mocne wybicie z tego kanału i cena dochodzi do zakresu korekty wyznaczonej dużo wcześniej, która tutaj sobie czekała. Mało tego, co jest jeszcze lepsze, to pamiętacie, że tydzień temu jeszcze mówiłem Wam o poziomie 2225, a w zasadzie to dwa tygodnie temu Wam mówiłem o tym, że tutaj będzie mój poziom realizacji zysków w longu, w którego zagrywaliśmy i zobaczcie, że stąd właśnie cena zaczęła nam spadać, czyli perfekcyjnie można było tutaj wyjść
do UZT. Ja tego nie zrobiłem, natomiast stąd tutaj realizowałem swoje zyski w swojej pozycji w longu. Więc to już sobie również usunę. I co tutaj się dalej wydarzyło? Zobaczcie, że cena wróciła do tego kanału, który wyznaczyłem. Zobaczcie, kiedy to było, prawie miesiąc temu, i cena wróciła i wybiła go knotami z interwału H1, ale wróciła powyżej. Dodatkowo zobaczmy również, że cena utrzymała się korpusem świecy powyżej właśnie tego wcześniejszego wsparcia, czyli mamy tutaj potwierdzenie na ten poziom 1443 jako mocne wsparcie dla ceny. Aktualnie w tym momencie widzimy również, że cena dochodzi do linii trendu wzrostowego, którą miałem tutaj poprowadzoną z poziomu $550, więc prawdopodobnie zobaczymy teraz retest. Jeżeli tutaj nie zobaczymy za chwilkę jakiejś korekty, w sumie to wy już będziecie widzieli, czy to się wydarzyło, czy nie, to właśnie kolejny poziom tutaj sobie wyznaczyłem do zatrzymania się Ethereum, przynajmniej krótkoterminowo. Jeszcze jedną bardzo ważną rzecz chciałem wam pokazać, gdzie również zatrzymało się Ethereum. Jeżeli zmierzymy sobie cały ten ruch, cały ten kanał wzrostowy od dołka do ostatniego szczytu, to zobaczcie, że cena odbija od poziomu 61% FIBO. No dobrze, zabrakło tutaj powiedzmy 2 czy 5 dolarów. Natomiast niejednokrotnie wam mówiłem, że kryptowaluty lubią 61% zniesienia FIBO, dlaczego? W szczególności Bitcoin i altcoiny, Ethereum raczej 50 i 78%. Tak wynika z moich doświadczeń właśnie, jeżeli chodzi o analizę tego altcoina. Pamiętacie, wyznaczyłem kolejne poziomy na spadki. Mówiłem wam o tutaj manipulacji na interwale H4. Zobaczcie, że cena tutaj zeszła. Zeszli niżej do drugiej strefy. Tutaj wybiło mi stop lossa, ponieważ nie miałem całej pozycji ustawionej w tym przedziale, ponieważ byłby za duży stop loss, ponieważ ta strefa była to $118. I tutaj została wybita pierwsza pozycja, natomiast zobaczcie, to drugie wejście to było coś pięknego. To było wejście z dokładnością tutaj również do kilkunastu dolarów i wzrost o $250. I tutaj z moimi partnerami również tą pozycję zagrywaliśmy. Także mimo tej straty tutaj, ta pozycja nadrobiła nam straty i dała jeszcze zarobić gruby hajs, co również mogliście zobaczyć w moich relacjach na Instagramie i na Facebooku. Także zachęcam was do obserwacji, jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak zarabia się właśnie na naszym forum oraz w mojej grupie dla moich partnerów. Ok. Także mamy strefę, która nas trzyma, mamy poziom, który warto sobie zaznaczyć, mamy linię trendu, która nas trzyma, mamy linię trendu spadkowego i teraz czego możemy się spodziewać, czyli kolejna strefa lokalna na spadki, być może na jakąś korektę, i również tutaj wam mogę zaznaczyć dwa poziomy, których ja będę dla siebie szukał, jeżeli chodzi o ewentualne dalsze ruchy wzrostowe, czyli w przypadku zejścia i korekty właśnie tutaj cyk i kontynuacja ruchu. Oczywiście mamy linię trendu spadkowego i tutaj trzeba będzie również uważać i ewentualnie zabezpieczać swoje pozycje, brać zyski i obserwować, co się wydarzy dalej. Wybicie tej linii trendu spadkowego będzie nam otwierało drogę naprawdę do sporych wzrostów, jeżeli chodzi o Ethereum. Ale myślę, że o tych wzrostach i poziomach dopiero porozmawiamy w momencie, kiedy zobaczymy kolejne potwierdzenia. Natomiast widzimy również 1883 imbalance na poziomie jednodniowym, z interwału jednodniowego. Warto obserwować ten poziom dla siebie. Druga sprawa, właśnie wróciliśmy powyżej linii wsparcia i oporu dla ceny. Kolejny poziom to jest 1763, więc warto również ten poziom dla siebie obserwować. W przypadku spadków, kolejnych spadków poniżej tego kanału, możemy zobaczyć nawet zejście do 1160, 1100 i tutaj jeszcze ewentualna reakcja może być 1330, 1313, to są moje kolejne poziomy. Natomiast widzimy, że cena nam odbiła, ale gdybyśmy zobaczyli kolejną falę spadkową, to właśnie tych poziomów bym się spodziewał. W przypadku, gdy Bitcoin również będzie nurkował do tych 39 czy 42 tysięcy dolarów za sztukę. Patrząc oczywiście fundamentalnie, od strony fundamentalnej i tego, co się dzieje na rynku kryptowalut, jak instytucje wchodzą i że jest to hossa instytucji, wygląda to wszystko naprawdę bardzo dobrze, optymistycznie, natomiast trzeba pamiętać o realizacji zysków, ponieważ wiem, że tych zysków nie realizujecie i nie bierzecie z rynku swojego, a warto w sytuacji, kiedy macie 100-200% zysku, przynajmniej ten wyciągnąć swój wkład,
po to, aby mieć czystą głowę, wtedy nic was już nie zatrzyma. Okej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą analizę. Jeżeli widzieliście tu dla siebie wartość, pamiętajcie, aby subskrybować kanał, zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzach, jakiego alta chcielibyście zobaczyć w kolejnych wiadomościach i analizach rynku kryptowalut w piątek. A jeżeli chcecie zacząć swoje zarabianie na rynku kryptowalut, chcecie przestać tracić, ponieważ wiem z własnego doświadczenia i z informacji od was, że po prostu te pieniądze tracicie, bo nie macie odpowiedniej wiedzy, to wiecie co robić, wbijajcie na moją stronę, tutaj u nas na forum dostaniecie odpowiednią wiedzę od nas, od naszych traderów. Do zobaczenia, niech Bitcoin będzie z tobą, piona.